Siemanko, witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmiku porozmawiamy sobie o refie w Reakcie. Przede wszystkim skupię się na tym, żeby Wam wytłumaczyć, co to jest ref oraz w jakich sytuacjach zdarza się go używać w projektach reactowych. Parę osób zapytało mnie o refa przy okazji filmików związanych z Reduxem, więc myślę, że paru osobom może się to przydać, a ja w dalszej części materiału pokażę Wam też trzy takie sposoby, a w zasadzie przykłady właśnie użycia takiego refa. Pod tym filmikiem w sekcji opisu znajdziecie linki do Code Sandboxa, gdzie możecie sobie w sposób interaktywny zobaczyć te przykłady, które będę omawiał w dalszej części filmiku. Także nie przedłużam i zachęcam do oglądania tego materiału. No i na pierwszy ogień pójdzie taki, myślę, najczęstszy i może najbardziej znany przykład, w którym używamy refa, a mianowicie mamy jakiś input, z którego na przykład chcemy sczytać wartość. No i w sytuacji, gdy nie używamy Reacta i jesteśmy w świecie HTML-a i CSS-a, to byśmy sobie przypisali do tego inputa na przykład jakieś ID i byśmy sobie go nazwali myInput i na przykład z użyciem jQuery albo jakiegoś nawet takiego zwykłego zapisu z JavaScriptu próbowalibyśmy uzyskać ten konkretny element w naszym drzewie DOM poprzez właśnie odwołanie się do niego przez ID. Natomiast w świecie Reacta no, nie powinno się korzystać z tych ID, bo jednak mamy tutaj nie DOM, ale Virtual DOM i w sposób no, bardziej efektywny, jeżeli chcemy się odwoływać do jakichś konkretnych elementów w naszym drzewie, no to wtedy warto skorzystać z refa. I ref działa w taki sposób, że musimy go sobie na początek utworzyć. Ja go utworzyłem tutaj w taki sposób, że mam tak zwaną zmienną instancji w naszej klasie, ale możemy to także utworzyć wewnątrz konstruktora i później odwołujemy się do tego refa przez wskaźnik this.firstInput. I to powoduje to, że ten input jest przypisany do tego refa o nazwie firstInput. I teraz weźmy sobie na przykład ten przykład, że obok mam tutaj przycisk, który nazywa się getValue i w momencie, kiedy na ten przycisk nacisnę, zostanie wywołana funkcja updateText, która nam zmieni stan w taki sposób, że spróbuje ona sczytać z tego naszego inputa jego wartość. Czyli na przykład wpiszemy tutaj test, klikamy getValue i z użyciem tego refa została sczytana wartość i zapisana ona została do stanu. Czyli tutaj mamy taki najprostszy jakby przypadek użycia, czyli zarządzamy na przykład jakimś tekstem, który mamy w inputcie. Ale tego refa możemy używać także w innych bardziej zaawansowanych scenariuszach. Na przykład, kiedy mamy jakąś kontrolkę odpowiedzialną za odtwarzanie muzyki albo filmów w naszym kodzie, to wtedy też do takich elementów z HTML5 możemy się właśnie odwoływać przez refy. Tutaj niżej mam też taki bardziej, nieco bardziej zaawansowany przykład użycia. Tym razem mam tutaj pole tekstowe, które tak naprawdę jest funkcyjnym komponentem, który jest dzieckiem w tym naszym głównym komponencie app, czyli mamy tutaj tą drugą sytuację. Tu mamy komponent klasowy app, natomiast tu mamy
dziecko, które jest funkcyjnym komponentem. I teraz chcemy z tego nadrzędnego komponentu w jakiś sposób kontrolować ten komponent, to także jest to możliwe, z tym, że według dokumentacji React, oficjalnej dokumentacji Reacta, no nie powinno się używać tych refów na funkcyjnych komponentach, ponieważ one nie mają instancji. Jeżeli jednak z jakiejś przyczyny chcecie to zrobić, albo chcecie nawet refa przekazać do podrzędnego komponentu, tak jak tutaj mamy ten special input, to jest, jak widzicie, komponent spoza tej naszej klasy app, to także jest to możliwe, ponieważ możemy tworzyć refy z użyciem callbacka, czyli tutaj możemy przekazać nasz ref w formie propsa i to jest tak naprawdę funkcja, która spowoduje, że do zmiennej special element przekażemy sobie ten konkretny element i dzięki temu możemy korzystać z tego refa w tym komponencie nadrzędnym. Czyli zobaczcie, mam tutaj komponent taki, ten podrzędny i na przykład mogę sobie go sfokusować. Oczywiście to jest tylko przykład. W prawdziwych aplikacjach najczęściej refy stosuje się do jakichś takich zewnętrznych komponentów. Na przykład ja miałem w paru projektach sytuację, gdzie musiałem zarządzać na przykład takim widgetem do obsługi map i tam często właśnie korzystało się z refów w sytuacji, gdy chciało się coś zrobić z tym zewnętrznym komponentem, który nie był napisany w Reakcie, ale był na przykład połączony przy okazji jakichś innych bibliotek, jak nie wiem, jQuery czy Angular i wtedy można dobierać się do tych zewnętrznych bibliotek z użyciem właśnie refa. I tutaj mamy też kolejny przypadek. To zapiszemy zmiany w tym naszym sandboxie i teraz lecimy do kolejnego przypadku, który właśnie zahacza o to, co powiedziałem, czyli o te takie zewnętrzne komponenty albo komponenty z HTML5. I tutaj mamy na przykład Canvasa. Canvas jest to taki komponent, w którym możemy sobie rysować różne rzeczy. Jest on często stosowany na przykład do rysowania wykresów, albo robienia jakichś animacji, albo robienia jakichś prostych gier. No i do Canvasa także możemy się dobierać z użyciem refa. Więc mamy tutaj ref. Do ref, jak widzicie, użyłem go w tej formie callbacka, czyli po prostu przekazuję tutaj funkcję, która przypisuje mi do zmiennej myCanvas tego konkretnego canvasa. I teraz mamy tutaj sytuację taką, że ten nasz canvas w sytuacji, gdy komponent się zamontuje, jest narysowany. Żeby narysować canvas, no to musimy najpierw ustalić kontekst na 2D, później musimy stworzyć sobie tutaj na przykład jakiś kwadrat i wypełnić go jakimś tekstem w określonym miejscu. Czyli tutaj mamy na przykład ten tekst, sam tekst, który jest tutaj obecnie w state. I teraz w sytuacji, gdy ktoś tutaj coś wpisze, i chcemy przerysować nasz canvas, no to mamy tutaj podpiętą funkcję component did update i ona nam przerysowuje ten canvas w taki sposób, że ponownie tutaj jest wpisana zawartość naszego state'u. I teraz, żebyśmy mogli to robić, to musimy właśnie móc się odwołać do tego canvasa, a żeby się do niego odwołać, no to właśnie potrzebny jest nam ten ref, który ustaliliśmy sobie tutaj w formie callbacku. No i ostatni przykład przygotowany na dziś to taki, w którym skorzystamy sobie ze
scrolla. Myślę, że to też jest dosyć częsty przypadek, w którym ref może okazać się pomocny. Na przykład, kiedy mamy komponent, który może być scrollowany przez naszych użytkowników i chcemy w jakiś sposób reagować na te scrollowanie, chcemy dać jakąś animację, chcemy dociągnąć jakieś elementy z API, zmienić coś w naszym viewporcie, wtedy może także ref okazać się pomocny. Więc tutaj na potrzeby tego przykładu zrobiłem taką bardzo prosty skrypcik, gdzie mamy diva, którego możemy scrollować. W momencie, gdy nasz komponent się zamontuje, to nasłuchujemy na wszelkie eventy związane ze scrollowaniem. W momencie, gdy ktoś zacznie scrollować, to wywołujemy funkcję scroll. Funkcja scroll odwołuje się do diva właśnie z użyciem refa, dzięki czemu mamy dostęp do tego diva i możemy skorzystać z takiej funkcji, którą oferuje nam każda przeglądarka i obliczyć odległość naszego diva od końca viewportu. W sytuacji, gdy ten nasz div jakby już przekroczy tą granicę z viewportem, to chcemy zrobić taką prostą rzecz, czyli zmienić kolor tła tego naszego diva na nieco mniej żarówiasty, czerwony. Więc oczywiście tutaj do tego diva przekazaliśmy sobie ref, to jest div ref. Wcześniej jako zmienną instancję ustawiliśmy tego refa z użyciem funkcji create ref. No i zaczynamy scrollować. Jak widzicie, tutaj sobie wypisałem console loga. Za każdym razem, gdy coś się scrolluje, to w konsoli nam się to wyświetla. I scrollujemy, scrollujemy, scrollujemy i bam, został zmieniony kolor na papaya whip, czy jakkolwiek to tam się czyta. No i właśnie taki kolejny przykładzik prosty na użycie scrolla i wtedy także ref może się przydać. Więc już podsumowując cały ten dzisiejszy materiał, refów bardzo często da się uniknąć, żeby ich użyć i tak też jest w zasadzie zalecane przez oficjalną dokumentację Reacta, aby no, nie nadużywać tej funkcji i faktycznie z niej korzystać, gdy to jest konieczne. Z mojego doświadczenia wynika, że najczęściej korzystanie z refów jest konieczne, gdy musimy jakby korzystać z zewnętrznych bibliotek, które używają DOMa, czyli na przykład mamy jakieś widgety związane z mapą, mamy jakieś pluginy, mamy jakieś widgety, które nie są napisane w Reakcie, to wtedy możemy się do nich odwoływać przez użycie refa. Drugi bardzo popularny scenariusz to jest w momencie, gdy mamy kontrolki z HTML5, czyli na przykład taki canvas, gdzie trzeba coś narysować. Wtedy oczywiście React jakby nie przerysowuje nam automatycznie canvasa, ponieważ React nie do końca wie, jak to zrobić i my musimy to dopiero robić właśnie z użyciem refa. I tak samo na przykład jak mamy jakieś kontrolki do puszczania muzyki, do puszczania filmów, to wtedy także ref okazuje się przydatny. No jest jeszcze oczywiście ten pierwszy przykład, który dzisiaj Wam pokazałem z inputem. Także ref czasami może zajść potrzeba użycia go na przykład do wykonania jakiejś walidacji albo sfokusowania nam tego elementu. To już tak naprawdę zależy od konkretnego przypadku użycia i co musicie tak naprawdę zrobić w waszej aplikacji. I to wszystko na dziś, więc jeżeli coś jest niejasne albo coś pokręciłem, źle powiedziałem, to zapraszam do sekcji komentarzy. Zapraszam też na Discorda, do którego znajdziecie link pod tym nagraniem. Tam na Discordzie gadamy sobie na temat rzeczy związanych z frontendem, ale także rozwiązujemy jakieś takie problemy. Jeżeli ktoś się uczy Reacta, Reduxa, GraphQL-a i napotkał jakiś problem, to tam staramy się Wam pomagać. Oczywiście, jeżeli materiał Ci się podobał, to będę wdzięczny za łapę w górę i zostawienie suba. Trzymajcie się, cześć!